może też podpieka? Nie, nie, to ma to pobrzeże, więc nie ma nic. Pobrzeże to może być tylko na zasadzie podpieka. Nie, to może... Co ja wam pokazuję? Pokazuję wam teraz samochód mojego kolegi, który jest fascynatem klasyków i właśnie teraz jesteśmy, jest w ogóle sobota, a tutaj jest następny sprzęcik, 89 rok. Moim zdaniem to jest igła, jeszcze na czarnych blachach, ale jest fajny. Jest dzisiaj akurat tutaj jeden z punktów kontroli pojazdów rajdu klasyków. I dlatego pozwoliłem sobie przyjść, bo akurat jednym z sędziów jest mój kolega. Ale fajne jest. Fajne to jest. A, i tak właśnie mówię. O. A tutaj jest dalsza część. Potem się spytam, czy będę mógł wejść na dach. Także panowie sobie tutaj żartują i czekają na następne załogi. O, a tutaj pokażemy. Kto to organizuje? Proszę. Także dzisiaj w sobotę można dzień ładnie spędzać, tak? A tutaj już są konkurencje, które muszą uczestniczyć, przejść. A tutaj całe biuro. Całe biuro. Także jeden z pierwszych busów, jakimi ja jeździłem, jak zrobiłem prawo jazdy jakiś czas temu. Zmieniły nazwę. Kozak. Ale sprzęcik. O. Trzybiegowa skrzynia i ciepełko w tyłeczek, bo tutaj silnik jest. Pewnie niektórzy pamiętają. No i wiadomo, ale ten zapach to chyba będzie. Proszę bardzo. Nowoczesne zegary. Prędkościomierz, który był montowany chyba w większości samochodów na tamte czasy. Super. Rewelacja. O, a tutaj piękne, wspaniałe kochanie przyjechało, Nissan, dzień dobry. Telewizja internetowa, Robert w trasie. Uwielbiam te samochody, naprawdę. Sam chciałbym sobie kupić takiego. Coś pięknego. Kiedyś jeździłem takim. Fantastycz. Ciekawe, czy jakby takim pojechał, bo to jest wersja osobowa. Jakby... To jest towoz. Tak? Towarowo-osobowa. A, towarowo-osobowa. Osobowa wersja, czyli mikrobus miała jeszcze dwa... Jeszcze jeden. A jeszcze jedno, tak, tutaj. Ale dziwna jest, bo ma dwa szyberdachy. Aha. A towoz miał jeden. Ale jakby pojechał do Europy tak właśnie, tak jak jeżdżą busiki dziewięcioosobowe. Co by na przykład niemiecki bug zrobił? Rewelacja. Dzielona szyba. Moi drodzy, to jest klasyk. On przyjechał właśnie teraz na rajd. Rozmawiałem teraz z właścicielami. Przesympatyczna para. O, to jest taki rajd właśnie dzisiejszy, że oni tu tym jadą w klasykach. Ja mówię, kurczę, wy w teren chodźcie, a nie w klasyki. A, bo tutaj jeszcze jest trzeci towarzysz, nazywa się Pixel. O, tutaj widać, to jest jego miseczka, bo Pixel jest fajnym pieskiem. Ale muszę wam powiedzieć, że stan tego samochodu jest... Przemuś, taki jak twój. Prawie ideał. Środek jak środek, jeżeli chodzi o deskę, ale sama tapicerka, to powiem wam szczerze, że trochę by mi było szkoda go faktycznie wypaplać w błocie. Kurczę, ale kozak, naprawdę kozak. Kończymy rajdzik, bo tutaj już ostatnie załogi podjeżdżają. O, tutaj jeszcze są kilka. I Fiat, i Transporter, Mercedes, no i Żuczek. Żuczek jest jako organizator, więc on nie startuje.
ale nic. Ja już kończę, idę montować i zaraz wrzucamy na YouTube'a. Na razie, cześć.